tak patrząc na te dwa mecze z Jastrzębiem i dzisiaj, no jedno słowo ciśnie się na usta, po prostu szkoda. Nie, jasne, że tak, że szkoda. No, brakowało nam może dwóch piłek skończonych przede wszystkim w tym pierwszym, trzecim secie, bo gdybyśmy prowadzili już 2-1, to na pewno całkiem by się ułożyła gra. Może po tym secie właściwie trochę nam podcięło skrzydło, staraliśmy się o tym nie myśleć. No i tutaj też zabrakło w ostatnia piłka, mi się tam już nie dobiegł ostatnia, mogliśmy jeszcze ją wybronić i na remis doprowadzić, nie udało się, trudno. Do Zaksa nam naprawdę bardzo mało brakowało, żeby z nimi przede wszystkim wygrać, bo możemy, stać nas na to. No to co, jest przerwa, wracamy po tygodniu do ciężkiej pracy i dlaczego nie? Dzisiaj Zaksa miała więcej szczęścia, jakieś wybloki, wybronili może z jedną, dwie, trzy piłki max gdzieś tam przypadkowo i skończyli to troszeczkę, skończyli to, chwała im za to. Nam na szczęście troszeczkę tego zabrakło, Zaksa miała dzisiaj więcej tego szczęścia i dlatego udało mi się wygrać, ale nie uważam, że bo jesteśmy gorsi od nich, bo no, wiadomo, wynik pokazuje 3-1. Ale mało nam brakuje, żeby z nimi wygrać. Mamy tydzień przerwy, trener przyjdzie do nas do szatni zaraz i nam powie co, bo sami jeszcze do końca nie wiemy. Na razie skupialiśmy się na meczu, nie myśleliśmy o wyjeździe do domu, czy najważniejszy był mecz. No, teraz zobaczymy, co trener nam powie. Porażki bolą, ale dają nam dużo do myślenia i wiemy, nad czym mamy pracować. I to przede wszystkim ciężkiej pracy, bo to tych najlepszych zespołów bardzo mało nam brakuje i stać nas na to. My sami o tym wiemy, ale jeszcze musi głowa do tego przyjść, a myślę, że jak głowa jeszcze bardziej nam pomoże, to jesteśmy w stanie wygrać i to dużo. No tak. I tyle nas jeszcze różni od powiedzmy tych zespołów, które z nami wygrywają. Ta jedna piłka, a na tą jedną piłkę no, wiemy, ile nas jeszcze czeka pracy. Także zdajemy sobie doskonale z tego sprawę. Gdzieś po tych naszych meczach podchodzimy mimo wszystko z optymizmem do tej przerwy, która nas czeka i naprawdę już nie możemy się doczekać tej ciężkiej pracy, która pozwoli nam wrócić na te nasze tory tej dobrej gry. No i generalnie ciężko coś powiedzieć po przegranym meczu. Pewnie gdzieś jak będziemy tam na chłodno to analizować, to gdzieś się znajdą jakieś pozytywy, ale no niestety dzisiaj schodzimy z parkietu pokonani, bez żadnej zdobyczy punktowej, także no na razie jest nam na pewno smutno. Tak, dokładnie. Gdzieś nawet rozmawiali sobie, że to nawet niemożliwe, żeby oni to cały czas taką formę trzymali, także też gdzieś liczyliśmy na delikatny kryzys, no ale kontrolowali przebieg pojedynku i wygrali 3-1 za 3 punkty, także ciężko coś tu powiedzieć o nie wiem, o słabszej dyspozycji, czy zagrali tyle, na ile było potrzeba, wygrali 3-1 i oni wracają do domu z 3 punktami, a my zostajemy bez żadnej zdobyczy punktowej. No nie, to nie jest tak, że nas podłamie, tak samo jak zwycięstwa mobilizują, tak samo porażki, wiemy, ile nam brakuje, a naprawdę wszyscy tutaj chcemy zostawić zdrowie, zostawimy serce, tego może mogą być kibice pewni, a co z tego naszej pracy wyjdzie, no to już jest inny temat, a naprawdę my chcemy grać lepiej, jak najlepiej, chcemy się dla tej coraz liczniej gromadzonej publiczności prezentować jak najlepiej. No a my też jesteśmy tylko ludźmi, także raz to wyjdzie lepiej, raz to wyjdzie gorzej. No dzisiaj niestety zagraliśmy, wydaje mi się, troszeczkę słabszy mecz. Gdybyśmy zagrali tak, jak potrafimy grać, jak pokazaliśmy już w tym sezonie, że gramy, to my byli zwycięskim zespołem. Teraz to już dla ciebie nie będzie przerwa, wszyscy zostają wolne, ty jedziesz do Japonii. Jakie są oczekiwania twoje i całej reprezentacji? No chcemy tam jechać i powiem tak, żeby mieć do końca, do ostatniego dnia szansę na awans i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, aczkolwiek jest to bardzo ciężki turniej i wszystkie najlepsze drużyny na świecie tam grają i nie będzie to łatwo. A co zdecydowało o twoim powrocie do kadry? To, że wróciłeś do zdrowia, czy jakieś inne elementy? Tak, byłem dogadany z trenerem Anastazim, wszystko było wyjaśnione na wiosnę i tak postępujemy, jak żeśmy się dogadali, także to nie ma żadnej sensacji ani żadnych podtekstów.